W poniedziałek w centrum Sosnowca uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego imienia Staszica rozpoczęli obchody 130-lecia szkoły. To dopiero początek świętowania. Jeszcze w październiku ma się odbyć wielki bal, na który zaproszeni są nie tylko absolwenci. Aleksander Kral. Chociaż Liceum Ogólnokształcące imienia Staszica na stałe wpisało się w krajobraz Sosnowca, to takiej akcji w przestrzeni miasta jeszcze nie zorganizowało. Poloneza, czas zacząć. Polonez na 130 par z udziałem uczniów, nauczycieli i przedstawicieli władz miasta został odtańczony na placu przed dworcem PKP. Uczniowie stylizowali się na modę z ostatnich 13 dekad. Powiem szczerze, że próby były w szkole, oczywiście troszeczkę w innych warunkach, na hali sportowej. Trochę taka imitacja tego placu, tutaj mieliśmy większą przestrzeń, ale myślę, że wyszło super, a poza tym cieszę się, że jeszcze pogoda dopisała, bo tego się nie da zamówić. Słońce nam zaświeciło dokładnie w momencie, kiedy zaczęliśmy tańczyć. Taniec był wstępem do kolejnego punktu programu, czyli uhonorowania w specyficzny sposób najsłynniejszego absolwenta Staszica. Jak mówią o Janie Kiepurze uczniowie liceum, to wzór człowieka, który zawsze patrzył dalej i sięgał wyżej niż inni. Dążył do czegoś, potrafił zaśpiewać, więc pomyślał, że chce zrobić coś z tego, że chce to potraktować jako swój sposób życia, czyli po prostu, żebyśmy podeszli, takie podejście życiowe, że uczymy się skrupulatnie, to jest dla nas ważne, ciężko pracujemy, ale też myślimy o swoich pasjach i staramy się spełniać swoje marzenia. Niektórzy poprzez twórczość plastyczną. Wystawę prac uczniów można oglądać w szkolnej mediatece. W najbliższych dniach odbędą się także bal Staszica oraz koncert będący głównym punktem uroczystości. Zaskoczenie po raz kolejny, że można coś tak fajnego, a tak prostego wymyśleć, żeby pokazać się swoją szkołę, przypomnieć wszystkim mieszkańcom Sosnowca o tym wielkim jubileuszu, pokazać się właśnie w centrum Sosnowca, powiedzieć, mamy 130 lat. No fantastyczny pomysł i cieszę się, że Staszicowi po raz kolejny udało się coś fajnego wymyśleć i zorganizować. W Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu uczy się ponad 500 uczniów.